znakiem krzyża, w imię Boże, tą Eucharystią chcemy rozpocząć nowy tydzień. Chcemy prosić dzisiaj Boga o błogosławieństwo dla nas, na to wszystko, co będziemy robić, ale też chcemy prosić, abyśmy potrafili rozpoznawać wolę Bożą w naszym życiu. Dzisiaj o tej woli Bożej będzie i w pierwszym czytaniu, będzie też i w Ewangelii. Pełnienie woli Bożej przynosi błogosławieństwo. Kiedy się odchodzi od tej woli Bożej, no to wtedy człowiek gdzieś się gubi. Tego błogosławieństwa, tego spełnienia w życiu brakuje. Prośmy o to, aby Bóg dał nam łaskę, byśmy potrafili wierni Jemu w naszym życiu codziennym być. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, pewien człowiek podszedł do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden jest tylko dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowuj przykazania. Zapytał go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Pewien człowiek, który nie ma imienia, podszedł do Jezusa i pyta: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Czasami człowiek pyta się, co mam czynić, pyta o wolę Bożą odnośnie swojego życia. I dobrze, że tę wolę Bożą chce odkrywać dla siebie. Można powiedzieć, że dzisiejsze dwa czytania, pierwsze i drugie, mówią o woli Bożej, o tym, co człowiek może, powinien, do czego Bóg go zaprasza, aby czynił, aby osiągnąć życie wieczne, jest ta odpowiedź. Pierwsze czytanie, można powiedzieć, że jest odpowiedzią bardziej dla wszystkich. Natomiast to drugie czytanie z Ewangelii jest wezwaniem do czegoś jeszcze więcej. Zobaczmy to pierwsze. Pierwsze czytanie z Księgi Sędziów. Sędziowie to byli ci ludzie, których Bóg powoływał wtedy, kiedy była jakaś, można powiedzieć, awaria w narodzie izraelskim, do zadań specjalnych. Często to było związane właśnie z grzechem narodu izraelskiego. Bóg dał im przykazania, natomiast oni bardzo często od tych przykazań odchodzili. Jak słyszeliśmy dzisiaj, Izraelici czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom, cudzym bogom. Porzucili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłony i drażnili Pana. Do czego to doprowadziło? Jeżeli ktoś nie żyje zgodnie z wolą Bożą, jeżeli nie oddaje czci Bogu, ma swoich bożków, to prowadzi do ruiny. I naród izraelski zaczął być prześladowany, uciskany przez inne narody, chcąc kombinować po swojemu, niestety, ale doprowadzili siebie do cierpienia. I co robi wtedy Bóg? Widząc cierpienie narodu izraelskiego, wyznacza, powołuje sędziego. I ten sędzia ma za zadanie, aby wybawić naród izraelski z tego cierpienia. I tak się dzieje. Bóg dokonuje cudów. Ale gdzie jest problem? Problem jest w tym, że powracają do grzechów. I tak w kółko.
Bóg ich ratuje, z powrotem wracają do grzechów. Bóg na nowo powołuje sędziego, ratuje, a oni wracają do grzechów. Papież Franciszek przypomina nam, że nie ma i limitu przebaczenia. Bóg ciągle nam przebacza, ale trzeba pamiętać zawsze, że każdy grzech, który człowiek popełnia, do którego wraca, bardzo go rani i zadaje mu cierpienie. Więc niepełnienie woli Bożej, nieżycie zgodne z przykazaniami sprawia, że człowiek cierpi. A tę wolę Bożą możemy prosto odkrywać, bo przykazania znamy. Wystarczy wziąć Pismo Święte, nawet kazanie na górze, gdzie Jezus jeszcze bardziej szczegółowo nam roztłumacza przykazania i można wszystko znaleźć, jaka jest wola Boża do mojego życia. Czasami, kiedy ktoś sobie zadaje pytanie, no, czy zamieszkać z narzeczonym, czy nie, jaka jest wola Boża? No, wola Boża jest jedna, żebyś nie żył w grzechu, dlatego że grzech często komplikuje nasze życie i nie prowadzi do dobra. Pan był sędzią i wybawił ich z rąk nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i prześladowców, lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Szli za cudzymi bogami, służyli im i pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi zatwardziałości. Zatwardziałość serca, niewyrzekanie się tych czynów złych i chęć grzeszenia niestety, ale przeszkadza w tym, aby tę wolę Bożą pełnić. To jest pierwsze. I każdy z nas jest zaproszony do tego, aby wolę Bożą pełnić. Nawet poganie są zaproszeni, aby żyć zgodnie z prawem naturalnym, czyli żeby zachowywać wszystkie przykazania z wyjątkiem pierwszych trzech, które odnoszą się do Boga. A od czwartego nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij. Wszystkich tak samo obowiązują i Bóg zapyta ich na sądzie ostatecznym, jak pełnili te przykazania właśnie od czwartego do dziesiątego, czy żyli zgodnie z prawem naturalnym. Natomiast jeżeli ktoś chciałby życia bardziej doskonałego, czegoś więcej, czasami tak mamy w życiu, że chcielibyśmy pójść dalej, to dzisiejsza Ewangelia jest doskonałym przedstawieniem tego. Jest młodzieniec, który wszystkie przykazania przestrzega. Jeżeli chce pójść dalej, Bóg mówi, możesz. I zaprasza go do tego, żeby wyzbył się tego, co mu przeszkadza pójść o krok dalej w swoim życiu duchowym. Być może my, którzy jesteśmy dzisiaj rano w kościele, mamy takie pragnienie czegoś więcej, aby Bogu więcej ofiarować, żeby więcej otrzymać. To zawsze jest związane z pewnym wyrzeczeniem. Bez wyrzeczenia, bez gotowości do tego, aby coś poświęcić, aby mieć więcej, niestety, ale na tej drodze to nie działa. Nie można mieć wszystkiego, natomiast kiedy się człowiek wyrzeka czegoś, aby pójść krok dalej, może być wtedy świętym i w jego życiu Bóg objawia wielkie dzieła. Papież Benedykt podczas drugiej swojej kanonizacji, której udzielił podczas swojego pontyfikatu 15 października 2006 roku, zaliczył w poczet świętych czworo błogosławionych. Byli to meksykański biskup Rafał Wizer Valencia, który zmarł w 1938 roku, gorliwy pasterz kościoła w Meksyku, Stanach Zjednoczonych, Gwatemali i na Kubie, włoski kapłan Filip Smaldone, który zmarł w 1923 roku, który przez całe życie troszczył się o ubogich, otaczał szczególną opieką głuchoniemych, założyciel zgromadzenia sióstr salezjanek od Najświętszych Serc. Potem Róża Valerini, zmarła w 1728 roku. Włoska apostołka młodych kobiet, założycielka zgromadzenia pobożnych nauczycielek i francuska zakonnica Teodora Guerini, zmarła w 1856 roku, założycielka zgromadzenia sióstr opatrzności Bożej Saint Mary of the Woods. To jest ciekawe. Na placu świętego Piotra było wtedy 27 kardynałów, wśród nich sekretarz stanu, również 100 biskupów, delegacje rządowe Meksyku, Francji, Włoch oraz 35 tysięcy pielgrzymów. I wszyscy słuchali homilii papieża. I papież, mówiąc o tych właśnie nowych świętych,
powiedział o każdym z nich w kontekście wyrzekania się. Jeżeli chcesz być doskonały, jeżeli chcesz czegoś więcej, musisz się czegoś wyrzec w swoim życiu. I papież ukazał wszystkie te postaci właśnie w taki sposób. Zobaczmy jedną. Święta Róża Vanerin, jak mówił papież w homilii, to następny przykład wiernej uczennicy Chrystusa, gotowej zostawić wszystko, by pełnić wolę Bożą. Często mówiła: tak bardzo przygnęłam do woli Bożej, że nie ma dla mnie znaczenia ani śmierć, ani życie. Pragnę żyć tak długo, jak On zechce i chcę Mu służyć tak, jak On chce i to wszystko. W tym zdaniu mówi papież, jej, w tym cytacie z niej, w tym zdaniu się na Boga miała źródło jej dalekosiężna działalność, której oddawała się z odwagą, zabiegając o rozwój duchowy i autentyczną emancypację młodych kobiet swoich czasów. I na końcu papież dodał: drodzy bracia i siostry, dziękujmy Panu za dar świętości, który dzisiaj lśni w Kościele szczególnym blaskiem. Podobnie jak dzisiejszych świętych, również i nas powołuje Jezus, byśmy za Nim poszli i dostąpili życia wiecznego. Niech ich przykład i świadectwo oświeci młodych, a przede wszystkim doda im odwagi, by poszli za Chrystusem, urzeczeni Jego spojrzeniem pełnym miłości. I dalej papież zawierzył też Matce Najświętszej tych, którzy byli. I zobaczmy, 27 kardynałów, 100 biskupów, delegacje rządowe z Meksyku, Francji, Włoch, 35 tysięcy pielgrzymów. I oni wszyscy mają przedstawione przez papieża te postaci świętych. I to od człowieka zależy, tak jak dzisiaj od tego młodzieńca. Czy chce zrobić krok dalej, żeby wyrzec się czegoś w swoim życiu i pójść dalej? Ktoś zada pytanie: no ale ja nie będę siostrą zakonną, nie założę szpitali i tak dalej. Ale popatrz na swoje życie. Dzisiaj rano, w poniedziałek, pewnie masz wiele pragnień duchowych, aby jeszcze bliżej być Chrystusa. Ale czasami może przy spowiedzi świętej, robiąc rachunek sumienia wieczorem, widzisz, że no, te pragnienia nie są realizowane. I warto zadać sobie pytanie, co jest takiego, co przeszkadza mi, aby pójść krok dalej, głębiej w moim życiu duchowym. Dla młodzieńca to było bogactwo. Nie chciał się wyrzec z tych pieniędzy, które miał, a miał ich sporo. Nic z tego nie wziął ze sobą, wszystko zostało na ziemi, jak papież Franciszek mówił, za nikim na pogrzebie nie jedzie tir, który by wiózł jego dobra. Wszystko zostawimy na ziemi. Nic ze sobą nie zabierzemy. I ten młodzieniec też nic z tego, co miał, nie zabrał. Ale co może być taką rzeczą, która mi dzisiaj przeszkadza w tym, żeby pójść dalej za Bogiem? Taką rzeczą, której i tak ze sobą nie zabiorę. Może mam jakiś serial, który, kiedy przychodzi czas modlitwy, no niestety, ale się przedłuża, potem tak. Może wiadomości, gdzie nie wystarczy obejrzeć jednej wiadomości, potem na drugim, na trzecim kanale, potem jeszcze info jakieś i tak czas zleci. Może jakieś znajome, z którymi chciałem się spotkać na chwilę, a potem się przedłuży i te modlitwy, które mam zaplanowane, nie odmawiam, odkładam na następny dzień albo niedbale. Może moje porządki, może moja praca nieobowiązkowa, może jakaś książka. Co takiego jest w twoim życiu? Zadaj sobie sam to pytanie dzisiaj. Co sprawia, że masz pragnienia duchowe, chciałbyś o trochę więcej pójść dalej, ale niestety ciężko jest tobie się wyrzec właśnie tej rzeczy. I pomyśl, czego dzisiaj możesz się wyrzec, aby pójść w głąb za Chrystusem. Jeżeli pełnisz wolę Bożą, wszystkie przykazania zachowujesz, wspaniale. I Bóg ci będzie błogosławił. Ale jeżeli chcesz pójść krok dalej, Bóg zaprasza cię też do pewnych wyrzeczeń. Święci, którzy żyli na pustyni, ojcowie pustyni, ci, którzy szli dalej, byli świętymi, którzy wymagali od siebie, czy przez posty, czy przez modlitwy. Innej drogi nie ma, niż to, że człowiek da z siebie coś więcej. Jak nie damy, będziemy ciągle, tak jak żyli, jak inni, na tym takim normalnym poziomie naszego chrześcijaństwa. Jan Paweł II, to ostatnie zdanie, w orędziu na 16 Światowy Dzień Młodzieży napisał:
Niech się zaprze samego siebie. Zaprzeć się samego siebie oznacza wyrzec się swoich planów, często ograniczonych i małostkowych, aby przyjąć ten Boży, plan. To droga nawrócenia, nieodzowna dla życia chrześcijańskiego, która apostoła Pawła doprowadziła do stwierdzenia: już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Ten Paweł, który zapierał się siebie, szedł za Chrystusem i otrzymał bardzo wiele, bo bardzo głęboką relację z Chrystusem. Prośmy o to, byśmy nie byli małostkowi w naszym życiu, ale byśmy potrafili wyrzekać się tego, co mamy, abyśmy mogli odkryć też większą głębię relacji z Chrystusem, to czego pewnie w głębi serca pragniemy. Jeśli pytasz się nadal, co masz czynić, aby być doskonałym, Jezus dzisiaj odpowiada, żeby wyrzec się czegoś. Wyrzec się czegoś, aby mieć coś więcej, to znaczy, aby mieć Chrystusa. Mam nadzieję, że mamy dzisiaj na ten dzień jakąś myśl, czego możemy się wyrzec po to, aby mieć więcej czasu dla Boga, aby mieć więcej Boga w swoim życiu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.